Siemanko, ja! Siema, moi drodzy. Z tej strony oczywiście Tadzik, Tadzik Kolekcjoner 2001. No i zapraszam was na mój kolejny odcinek. Oj, jak się dawno nie widzieliśmy. Widzieliśmy się przecież jeszcze przed Rzymem, a dzisiaj przecież już jest drugi dzień mojego pobytu u mnie w domu, po tym jak właśnie wróciłem z Rzymu. No właśnie, więc co? Dzisiaj robię filmik, dlatego że dotarła do mnie przesyłka, nie wiem kiedy. Właśnie już sprawdzam. A! Wtedy, kiedy właśnie ta osoba wysłała do mnie 13 sierpnia, czyli w dniu, kiedy ja nawet wyjeżdżałem. Dokładnie w dniu, kiedy ja wyjeżdżałem. Musiała widocznie długo siedzieć. Dotarła do mnie ona priorytetem. Bardzo długo musiała siedzieć w pracy u mnie, moich rodziców. A dotarła ona od mojego przyjaciela. Kowalex22. Tak, moi drodzy. Kowalex22. To jest mój kumpel, to jest inaczej Michał Kowalski. No właśnie, więc dzisiaj, ale właśnie tylko dzisiaj od niego przesyłkę dotarła. Jestem absolutnie w szoku, bo przecież byłem na wakacjach w Rzymie 8 dni. Nawet trochę więcej niż tydzień i tylko ta przesyłka dotarła już wcześniej. Na pewno wiem, że oprócz tej mają być jeszcze dwie przesyłki, nie wiem czy nie więcej, ale słuchajcie, naprawdę zrobiło mi się żal, gdy zobaczyłem, że tylko tyle tych przesyłek doszło, czyli jedna, choć nawet mówiłem, kiedy byłem w Rzymie, że dojdzie ich więcej niż dwie. No, widać, jednak tak się nie stało. Może inni powysyłali zwykłym listem, tak jak ja chciałam, ale jeszcze będę musiał się z nimi skonsultować przez Facebooka. No dobra, to może nie będę powracał do takich informacji wymianowych o innych. No wiecie, o co mi chodzi. Dobra, już nawet nie będę wracał do tematu. Michał też sobie otworzył do mnie przesyłkę. Właśnie jedną kartę, tę, którą się wymieniliśmy, to był Gareth Bale Limited Edition z kolekcji Update Edition. No właśnie, miałem go na wymianę, dlatego wysyłam Michałowi, a Michałowi z kolei brakowało. Ale do tej pory, kiedy on kupił jednego Blistas Update'a po prostu, pięciosaszetkowego, w tym samym czasie, kiedy przysyłka właśnie moja do niego dochodziła, ta karta wpadła mu w tym blisterze, więc niestety tak się niefartownie dłożyło. Michał jeszcze się okaże, bo wymieniliśmy się za te karty dwie. Szczególnie jedna była w takim słabym stanie. Ale zobaczymy, jak się tutaj okaże po otworzeniu. Jeśli faktycznie stwierdzę, że stan jest słaby, ja ci spróbuję odesłać ci dwie karty. I wtedy mi wyślisz tego bejla. A jeśli okaże się, że jednak są ok, no to ten bejl po prostu już będzie twój i z kim się tam wymienić. No właśnie, no to co? Albo korzystasz na konkurs. No to co? No to otwieramy. No. A jeśli chodzi o Rzym, to jak u mnie było? Powiem wam, że jeśli chodzi o czystość, no naprawdę fatalnie. Gorzej niż w Polsce, naprawdę. Tam kompletnie nie dba się o ekologię. Bardzo mało sklepów z pamiątkami. Nie jest tak fajnie, jak ja oczekiwałem. Natomiast sam pobyt i rzeczą numer jeden, najfajniejszą, są zdecydowanie zabytki. Dlatego polecam zwiedzać tam tylko zabytki. Jeśli chodzi nawet o mój nocleg, w którym nocowałem przez te dni, tam też był kiepski nocleg. Oceniłbym 2 na 5, ale to tylko akurat mój był taki. Nie wiem, czy takie w rzeczywistości po innych miejscach. Raczej nie. Raczej we wszystkich miejscach na wakacjach, w których do tej pory byłem, tak nie było właśnie. Odkąd właśnie byłem w Rzymie. Więc te wakacje, choć mówiłem przed wyjazdem, że wydawało mi się, że będą najlepsze, wcale nie były najlepsze, ale bardzo się cieszę, że wierzyłem te główne zabytki, czyli na przykład Koloseum, Panteon, może to mniej kojarzycie, ale Koloseum na pewno z Rzymu.
No właśnie, no i tp, właśnie filmik, prześlę niedługo. No i to. A właśnie, chciałam jeszcze dodać, ponieważ dziś bardzo ważny dzień i też z tej okazji spróbuję zrobić specjał. Nie wiem, czy wiecie, dzisiaj mija rocznica, odkąd nagrałam pierwszy filmik z kartami. Tak, właśnie dokładnie 23 sierpnia 2014 roku nagrałem pierwszy film z kartami. I to był też między innymi pierwszy film z kartami FIFA World Cup Brazil 2014. Otwierałam wtedy sobie blisterka od karciani zwariowani, oczywiście firma, która już niestety się zapadła i nie istnieje. To właśnie od nich otwierałam sobie fajnego blisterka biedronkowego, bardzo fajną limitką jajaturę. Do tej pory mam te karty, brakło mi tylko jednej, przypomnę, loga Kostaryki, ale zapewne już tą kartę będę miał. Będę miał, jak tylko ta osoba wróci z wakacji. Jeszcze nie będę mówił kogo. Dobra, dobra, to nie będę się rozgadywał. Także dzisiaj mija rok. Też będzie niedługo, postaram się zrobić Q&A o moim kanale. Też myślę, że na ten temat o tym pogadamy. Na razie nie chcę dłużyć, bo to tylko przesyłka od jednej osoby, czyli właśnie od Kowalik22, więc tadam, patrzcie, co my mamy. Wymiany, tadam, no i właśnie też tak sobie dotknąłem tą przesyłkę, czułem, że tam jakaś gumka była. Właśnie tak zagumkowane te paczki. Fajnie. Fajnie, fajnie. O, będę musiał poważnie pogadać z chłopakami i tymi dwoma. Nie mówię oczywiście o Michale, bo widać, Michał jest tak zaufanym kolekcjonerem, że nawet, widzicie, wysłał priorytetem. On jako jedyny też wysłał z tych osób, którymi się wymieniamy. Znaczy, nie, może tamte też wysłały, ale z tego co widziałam, to tylko ta jedna przesyłka była. Więc naprawdę zaufany kolekcjoner, naprawdę bardzo miły, uczciwy, więc takim należy, uważam, że należy dawać suby, a nie temu doktorowi Radionowi, Cepkowi. Kruszyny akurat nie znam, no ale tym innym. Sorry, może słyszycie ten taki dźwięk z góry, z dachu, ale tata tam czyści, czyści, sprząta strych, dlatego tak no, słuchać. Dobra, no to co? Mam dwie paczki z kolekcji Road to Euro 2016. A, właśnie. Tak, ponieważ już wybiło mi 150 subów, konkurs będzie już niedługo, na pewno niedługo. Też zasady ustaliłem, tylko brakuje mi jeszcze pewnie karty. Nagrody będą naprawdę super. Dlatego też, Michał, do ciebie napisałem z zapytaniem, czy możesz się wymienić za double karty z Real Madryt z Champion 14-15, ponieważ tej karty mi brakuje, a bardzo ją potrzebuję. Więc dlatego ją bardzo chcę. No właśnie, a to dobra, to może się jeszcze dowiecie później, ile miejsc i w ogóle. W każdym razie nagrody będą bardzo fajne, dlatego zachęcam do subskrybowania. Obecnie mam 154 subskrypcje, ale to nie oznacza, że z tego powodu, że mam już 150 subów, nawet trochę więcej, to nie oznacza, że dalej macie mnie już w ogóle nie subować. Dlatego, że później nadarzą się kolejne jakieś fajne okazje i też te suby się przydadzą i już mniej będzie potrzeba i będzie już mniej czasu, szybciej odbędzie się konkurs dzięki temu jakoś, czy też kolejne okazje. No dobra, no to co? Powracając do tematu przesyłki od Michała Kowalskiego, od mojego przyjaciela, tak, tutaj mamy wymianę oraz gratis. Otwórz na końcu, przepraszam za stan Goetzego, nie zauważyłem wcześniej. W ramach wynagrodzenia daję ci te karty. O, no widzisz, bardzo ci dziękuję, Michał. Czyli faktycznie, no jeśli tak, ty też uważasz, no to stan Goetzego naprawdę musi być słaby. Ale zobaczymy, zobaczymy. Czekajcie, otwórz na końcu, czyli otwieramy sobie na końcu. No to co? Myślę, że zacznijmy sobie najpierw od wymiany. O tak. Jest, 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 jest. Super, super, super. Okej, moi drodzy. Może zacznijmy od tego. Patrzcie, co to za karta. Huhu, ja cię. Mam trzy karty z serii Euro 2012, czyli 4 lata wstecz. Widzicie nad samą tapetę, też są, jest z tej edycji. Dlatego ją wstawiłem.
Mamy tutaj pomocnika i to będzie ta najlepsza karta. Bardzo, bardzo super karta. Patrzcie jaka. Jest! Uhu, jest, jest! Super, dziękuję Ci bardzo, Michał. Dziękuję Ci bardzo, Michał, za tą kartę. Andrea Pirlo Master. Obecny zawodnik już widzi niestety New York City FC, tego nowego klubu z Nowego Jorku. Teraz pana godnego rywala, też Nowego Jorku, New York Red Bulls. Tak, Pirlo właśnie teraz po finale z Barcą, no z Champions League 14-15, opuścił Juventus i przeszedł do klubu ze Stanów Zjednoczonych. Gra w kadrze Włoch, ale naprawdę superowo. Bez brody, widzicie. Ale karta naprawdę super. Te karty w ogóle Master są bardzo drogie. Brakuje chyba ich około 10, może trochę więcej. A są naprawdę drogie, więc fajnie było, gdybyście mieli. Ale widzę, że bardzo mało osób ma. Próbuję znaleźć jak najtańsze gdzieś w internecie takie karty. Wiecie, że topki mam wszystkie, więc najgorsze chyba mam za sobą. Ale naprawdę szkoda, szkoda, że tyle Masterów mi brakuje. Ale dobrze, że topki mam wszystkie. Także naprawdę edycja Euro 2012 naprawdę coraz bardziej drożeje. Może być to na moją korzyść, bo do kompletu brakuje mi kilkadziesiąt kart, ponad 20 na pewno do kompletu, a karty drożeją, więc może być niezła cena później. No, ale bardzo mi zależy na tym, żeby mieć wszystkie masterki, bo pozostałe inne karty, czyli fansy, gostopery, są raczej w cenie takiej jak zawsze, ale mastery naprawdę są drogie, więc w internecie nawet po 4 euraki lub 4 funty, to naprawdę mega dużo za taką jedną kartę. Mi brakuje ich naprawdę więcej. Więc ten, kto ma, to proszę pisać. Właśnie Pirlo, to dochodzi kolejny brak. Pamiętajcie, że każdy brak, choć pojedynczy, jest naprawdę święty. A szczególnie w tym przypadku, kiedy to ta karta jest druga. Tak, więc naprawdę dziękuję Ci, Michał. Bardzo mi na niej zależało. A ja się pozbyłem mojej powtórki mastera Mario Gomeza. Też z Euro 2012, na to oglądałem swój filmik. Też otwierałeś paczkę Trwal Studio 1, 2, 3, 4. Więc, no, ty jednak nie zbierasz tej edycji Euro, więc dzięki, dzięki, że mi dałeś. No i co? Mam jeszcze dwie karty. Dwie karty, dwie mianki. Zaczniemy może sobie najpierw od tej, bo ta jest normalna. To jest kolejny goalstopper, tak. Do Hart, goalstopper. Nie miałem tej karty. Stan idealny. Tutaj, broń Boże, żadnych uszkodzeń nie ma. Bardzo fajna karta. No, tutaj taki róg. No, dobra. To jest niezauważalne w karcie, bo ci raczej nie ma żadnych rys. A to jest najważniejsze w karcie. Dobrze. No to widzicie. Jeśli chodzi o tą kartę, naprawdę super. I teraz jeszcze tą ostatnią. O właśnie, Mario Götze, i przyjrzymy się uważnie tej karcie. No tak, popatrzyłem się, wcale stan nie jest najgorszy, aczkolwiek no ma tutaj takie zagięcie. No stan taki 5,5 na 10, no dobra, może 6 na 10. Nie no, 5 na 10. No, czyli taka połowa. W sumie, słuchajcie, nie jest źle. Ciężko mi jest stwierdzić. Michał troszkę jak mi to opisywał, to opisywał to znacznie gorzej. Ale jak ja się patrzę z mojego punktu widzenia, jednak to jest zupełnie inaczej. Dobra, no karta myślę, że jest okej. Okay. Chyba, że będzie u kogoś w lepszym stanie, no to wtedy tamtą wybiorę. Ale no, jak na razie jest okej, okay, więc myślę, Michał, że jednak zostawić sobie tego Bale'a. Ja będę się jednak cieszył tymi nowymi kartami od ciebie. Dobra. No i tutaj mamy te gratisy, które mi kazał Michał otworzyć na końcu. No i to. O, czekaj. O, ja nie mogę. Nie, ja już nie wierzę. Ja już nie wierzę. Patrzcie. Patrzcie, 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 patrzcie. Tutaj mamy jeszcze Juan Quintero, to jeszcze nie jest żaden szok. Żaden szok, broń Boże, to nie jest. Dobra. Okej, okay, mamy trzy karty z tych edycji.
Dwie z update'a oraz jedną z podstawowej edycji Champions League 14-15. Oj, sorry. Nie no, to są jakieś żarty. To ja już po prostu nie wiem. Dwie z przesyłki z rzędu i ten sam rodzaj karty. No po prostu ja nie wierzę. Ja nie mogę. Dobra, tutaj mam jeszcze Quintero. To jest już moja druga powtórka tego zawodnika. Myślę, że większość z was ma tę kartę. No, stan fajny, idealny, jak zwykle. No to co? To jest powtórka, kolejna. No i tutaj, patrzcie co to jest. Limited Edition Gareth Bale. Czyli w sumie można powiedzieć, że on mi zwrócił tą kartę. Ha! Jakie jaja. No szkoda, że nie pamiętam kodu. Ale wydaje mi się, że jest ten sam. Czyli w sumie jakby oddał moją kartę. Oddał kartę, którą ja mu dałam, ale to była moja. Czyli zwrócone kompletnie. Ha! Jakie żarty. Ale co więcej zobaczycie jeszcze. O ja ci nie no. Brak mi słów. Patrzcie na to. Kurde, nie. 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 Już podam wam kod. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Jest. Kurde, nie mogę. Patrzcie. To jest karta, za którą chciałem się wymienić dni, a ja dostałem grę. I się po prostu nie idzie. Kurwa macie. Ja pierdzielę, ja po prostu to nie wierzę. To nie wierzę po prostu, no. O, on zatkało. Ja cię, już trzeci double trouble. Ja cię stąd, no, już mam połowę dubli. Nie, ja już to po prostu nie wierzę. Michał, twoje przesyłki są mega. Ja cię. Ja po prostu nie mogę się nacieszyć. To jest jakiś absurd. Jak tak można, kurde? Juhu, ja cię. Posikałam się z radości, naprawdę. Michał, dziękuję ci jeszcze raz. Ja po prostu w to nie wierzę. Nie no. Nie, po prostu. To jest niemożliwe. Nie no. Przecież ostatnio, tydzień temu, otwieraliśmy przesyłkę od kolekcjonera Van Persiego. Gracie się Double Trouble. Też tej samej edycji, tylko z Chelsea. A tutaj... Też z tej samej edycji. Czemu tak 14-15 Double Trouble? Tylko że z Realu. Nie, dobra, ja już nie mogę. Już po prostu brak mi słów. Dobra, moi drodzy. Będę musiał, tak jak mówię, się skonsultować jeszcze z tymi dwoma osobami. Czemu przysyłki od nich nie dostałem? Myślę, że kolejne filmiki już wkrótce. A tak jak mówię o tym konkursie, no to już naprawdę. Będzie niedługo. Tylko jeszcze chwilę zaczekajcie. No i co? Myślę, że to na tyle. Mam nadzieję, że nagrody się wam będą podobać. No i mam nadzieję, że szybko zdobędę suby. Więcej powiem wam w kolejnych odcinkach. Dobrze, moi drodzy, serdecznie was pozdrawiam. Pozdrawiam właśnie was, moich widzów. No i przede wszystkim mojego przyjaciela. Tak, czyli Kowalek 22. Naprawdę, Michał, po prostu jesteś moim. Po prostu jesteś moim drugim bratem, tak można powiedzieć. Zarówno ty, jak i Dinio jesteście dla mnie bardzo ważnymi przyjacielami karcianymi. Tak chyba można powiedzieć. Czy też można przyjaciółmi, po prostu. Po prostu jesteście dla mnie bardzo ważni. Robicie mi naprawdę niesamowite prezenty. Dinio zrobił mi już kilka razy, nawet wysłał sam z ciebie przesyłki. Ty, Michał, dajesz mi naprawdę niesamowite karty w gratisie, których ja nie miałem. Podobnie było też z Filipem Ranem, Topmaster. Dał mi kartę, którą ja potrzebowałem. Nie, z nieba chyba. Tak samo tą kartę z Realu. Nie, po prostu ja w to nie wierzę. Dobrze, moi drodzy, to na tyle. Nie chcę dłużyć, filmik trwa prawie 20 minut. Myślę, że pora kończyć. No i więcej powiem w kolejnych filmikach na temat konkursu. No właśnie, no więc co? No to cześć, siema.